No więc chcielibyśmy się Was zapytać, co planujecie albo co może radzicie, żeby kupić w tym roku dziadkom ze względu na no, nadchodzące ich święto, babci i dziadka? Nie planowałem, bo nie wiem, kiedy jest dzień babci i dziadka, ale jakbym miał coś kupić, to myślę, że dla babci jakieś kwiaty, dla dziadka może perfumy albo ubrania. Ja bym kupił biżuterię dla dziadka, ale niestety mój dziadek nie żyje, ale jakby żył, to ja bym kupił biżuterię. Dla babci też myślę jakąś biżuterię, jakieś perfumy, kwiaty standardowo, coś w tym stylu. To znaczy już dziadków nie mam, ale jak kupowałem, no to babci wziąłeś jakiegoś kwiatka czy słodycze, no a dziadek był zawsze miłośnikiem mocnych trunków, to zawsze jakieś tam whisky wleciało czy coś takiego. Jakieś słodycze dziadek bardzo przepada, babcia też bardzo lubi. Jakieś konkretne? Czy ogólnie czekolada rządzi? Nie, tam są, muszą być takie cukierki, jak zawsze babcia, która... Babcie zawsze przemycają tak te cukierki, także tam muszą być takie dobre. Właśnie takie muszą być takie... To muszą być specjalne cukierki. To muszą być cukierki, które są właśnie takie z ich czasów. Te z czasów naszego dzieciństwa. Dziadka niestety nie mam, więc postawię mu raczej znicz albo go odwiedzę po prostu. A jako, że jestem jedyną wnuczką mojej babci, to uwielbia moje obrazy. I zawsze na takie święta, albo na przykład na jej urodziny, zawsze jej maluję obrazy, więc myślę, że na ten rok też namaluję jej coś ślicznego. To, co planuję, to, co ja właściwie bym radziła chyba, to trochę czasu poświęcić dla babci i dziadka. W tej chwili już od dłuższego czasu to skupiam się głównie na tym, żeby gdzieś z tą babcią albo dziadkiem wyjść, jeżeli się udaje, zabrać ich na kawę, po prostu spędzić z nimi trochę czasu. No, ja dziadków odwiedzam i myślę, że po prostu najszczersze życzenia takie od serca. Jakiś ewentualnie upominek taki drobny, jakieś kwiaty, czekoladki, coś takiego. A może to, co pan dostaje? Może pan już z dziadkiem? A, to ja... Co pana najbardziej cieszy? To uśmiech mojej wnuczki najbardziej cieszy i nic więcej nie jest potrzebne. To przede wszystkim uśmiech wnuczki. Super. Dziękujemy bardzo.